Aż tydzień trwała tegoroczna akcja znicz. Na suwalskich drogach doszło do dwóch wypadków, w których zginęła jedna osoba i jedna została ranna. Policjanci zatrzymali też trzech kierowców, którzy prowadzili samochody na tak zwanym podwójnym gazie. Śmiertelną ofiarą wypadku był 31-letni mieszkaniec Suwałk. O tym wypadku informowaliśmy już wcześniej. Mimo licznych apeli i świadomości o zagrożeniu wynikającym z prowadzenia auta po spożyciu alkoholu, policjanci wciąż takie przypadki odnotowują. Tym razem nie klubnym rekordzistą okazał się 55-latek, który zdecydował się prowadzić samochód mając w organizmie niemal 2,5 promila alkoholu. Zatrzymano go przy ulicy Utrata. Na drogach powiatu Suwalskiego codziennie pracowało kilkudziesięciu policjantów. Na terenie województwa podlaskiego były ich setki. Jak nas poinformowano, największe natężenie ruchu było co oczywiste w rejonach cmentarzy. Tutaj jednak można było liczyć na wsparcie policjantów, którzy dokładali wszelkich starań, by usprawnić Przemieszczanie się pojazdów. Funkcjonariusze kierowali ruchem nawet na parkingach. Patrolowali także okolice nekropolii i widać ich było również na cmentarzach, gdzie starali się zapewnić bezpieczeństwo odwiedzającym groby.